Pani kurator, teraz w tej chwili nasza edukacja przeżywa takie dosyć, no może nie ciężkie czasy, ale jest pewna reforma. Jak pani ocenia tę reformę? Czego się pani po tej reformie spodziewa? No i oczywiście, jak się pani podobała dzisiaj tutaj w tej szkole? Może zacznę od tego, że w szkole mi się bardzo podoba. Z prawdziwą przyjemnością wróciłam na swoje tereny, bo to jest radomski obszar, radomska oświata i muszę powiedzieć, że szkoła w Małęczynie, maleńka szkoła, ale wspaniale się wpisuje w karty historii polskiej oświaty. Szkoła, która obchodzi dzisiaj stulecie, powiedzmy, że jest to duży okres, bo naprawdę jest to wiek, więc wiele pokoleń, wiele osób, które wyszły już z tej szkoły, ale jak widzę po dzisiejszej uroczystości, chętnie tu wracają. Absolwenci, rodzice, nauczyciele, pracownicy, ale też gmina, która jak widać bardzo wspiera. Wszyscy są zaangażowani w te tworzenie tak naprawdę kart historii naszej oświaty. Także ja jestem szczególnie dumna, pełna wzruszeń po tej dzisiejszej uroczystości, bo zarówno te małe dzieci, jak te większe mogły pokazać, że nie tylko tu się uczą, nie tylko tu się wychowują, ale też wspaniale bawią, wzruszają i myślę, że też integrują całą społeczność lokalną właśnie wokół tej szkoły. Jeśli chodzi o naszą oświatę, jestem spokojna o jej przyszłość, właśnie patrząc chociażby dzisiaj po tych dzieciach. Jest to rzeczywiście, zwłaszcza w tych małych szkołach, szczególnie ważne, aby te dzieciaki mogły wzrastać w takiej atmosferze jak najdłużej. Dziękuję bardzo.